Dzień dobry, witam Was na kolejnych zajęciach z matematyki w klasie 8. Dzisiaj, tak samo jak ostatnio, będziemy zajmowali się kombinatoryką i wykorzystaniem takiej metody, którą nazwaliśmy regułą mnożenia. Wybrałem na dzisiaj dla Was trzy zadania, które znajdują się w Waszym podręczniku na stronie 309. Są to zadania z cyklu Czy już umiem? Znajdują się one na samym końcu. No i chcę z Wami rozwiązać właśnie te trzy zadania. Przesunę sobie kamerkę trochę niżej, żeby było wszystko widoczne, ponieważ pod spodem będziemy umieszczali odpowiedzi na te oto zadania. No i zacznijmy od pierwszego. Tak? Może tak. Adnotacja do pierwszego. W pierwszym zadaniu, nawet Wam tutaj przybliżę, kamery, jest taka treść. W klasie jest 12 dziewcząt i 10 chłopców. Na uroczystości klasę mają reprezentować jeden chłopiec i jedna dziewczyna. Na ile sposobów można wybrać taką delegację? No to delegacja ma się składać z jednego chłopca, z jednej dziewczyny, tak? Czyli mamy do wyboru jakiegoś chłopca, albo do wyboru jakąś dziewczynę, tak? Tu i tu. Zatem mamy do wyboru albo chłopca, tak? Albo dziewczynę. I teraz chłopców jest 10, więc chłopców możemy wybrać na 10 różnych sposobów, tak? Bo 10 różnych kombinacji będzie, żeby wybrać chłopca, natomiast dziewczynę wybieramy na 12 różnych sposobów, tak? Bo jest ich 12. I teraz zgodnie z regułą mnożenia wystarczy sobie te dwie możliwości ze sobą wymnożyć i dostaniemy 120. I co nam mówi to 120? Zgodnie z pytaniem, które mamy w zadaniu, na ile sposobów można wybrać taką delegację? No i sobie zapisujemy tak, że odpowiedź delegację można wybrać na 120 różnych sposobów. Tak? Można. Dobra. Czyli pierwsze zadanie jest już za nami. Zróbmy sobie teraz kolejne, tutaj gdzieś z boku, zadanie drugie, tak? Adnotacja do zadania drugiego. No i przybliżę treść. Mamy tak. Deser składa się z kulki lodów. I tutaj mamy do wyboru o smaku śmietankowym, czekoladowym lub malinowym, zbitej śmietany oraz polewy. Do wyboru wśród polew mamy polewę czekoladową, owocową lub toffee. Ile różnych deserów można przygotować? Czyli ile możliwych deserów? No to teraz na ile możliwości jest, żeby wybrać różne składniki w tym deserze? No i to się zastanówmy. Każdy deser składa się z trzech części, tak? Z trzech części i teraz pierwsza część to są po prostu kulki lodów. Kulki lodów. Druga część to jest bita śmietana. Oraz jeszcze na tym deserze znajduje się polewa. Polewa. Podpisuję, żeby to było wszystko jasne. No i teraz zauważcie. Kulki lodów. Ile mamy do wyboru kulek lodów? Mamy oczywiście śmietankowe, czekoladowe lub malinowe, czyli tylko trzy możliwości wśród kulek lodów. Więc wpisujemy tutaj, że mamy trzy możliwości do wyboru wśród kulek lodów. Bita śmietana. No, bita śmietana jest po prostu bitą śmietaną. Jest jedna, więc mamy tylko jedną możliwość do wyboru. A jeżeli chodzi o polewę, no to do wyboru mamy polewę czekoladową, owocową lub toffee, czyli znowu mamy trzy możliwości do wyboru. I zgodnie z regułą mnożenia, te możliwości, jeżeli ze sobą wymnożymy, 3 razy 1 to jest 3, razy 3 to jest 9, więc wychodzi nam 9. O co chodzi z tą dziewiątką? Spójrzcie na pytanie, ile różnych deserów można przygotować? No oczywiście, różnych deserów można przygotować na 9 różnych sposobów, więc można odpowiedź. Można przygotować notować 9 różnych deserów.
No dobra, czyli do zadania już za nami. Przejdę trochę niżej, żeby jednak było widoczne. Zrobimy teraz adnotację do trzeciego zadania. No i teraz zauważcie. Dyrektor, postaram się nie ruszać. Dyrektor dużej szkoły podstawowej chce pokazać gościom, czyli nauczycielom z innej miejscowości, jedną lekcję w swojej szkole. Zastanawia się, jaki przedmiot wybrać. Język polski, matematykę czy język angielski. Oraz którą klasę zaprezentować. Na każdym poziomie od 4 do 8, od klasy 4 do klasy 8 jest 5 klas, tak, od A do E. I ile ma możliwości wyboru? No to tutaj chodzi o to, którą klasę on zaprezentuje innym nauczycielom. Więc co ma do wyboru? Musi wybrać, która to ma być klasa, tak? Klasa, czyli czy klasa to ma być 4., 5., 6., 7. czy 8. Ma do wyboru jeszcze, która to będzie grupa, tak? Grupa, to znaczy, czy to będzie na przykład 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, tak? Bo na każdym poziomie mamy klasy od A do E. Czyli grupa, czy to będzie A, B, C, czy D, czy E. No dobra, oraz ma jeszcze do wyboru, zgodnie z treścią, zastanawia się na jaki przedmiot, tak? Więc musi się wybrać przedmiot. No i teraz spójrzcie. Ile ma możliwości, żeby wybrać klasę? Wybiera klasę spośród 4., 5., 6., 7. i 8. Czyli mamy 5 różnych klas, więc klasę może wybrać na 5 różnych sposobów. Tak? Ma 5 możliwości tutaj. Grupę natomiast, czyli klasy od A do E, znowu wybiera A, B, C, D czy E. Znowu ma 5 możliwości. 5 możliwości dla wyboru grupy. No i jeszcze przedmiot. Zastanawia się, czy wybrać język polski, matematykę czy angielski. Zatem ma tylko do wyboru 3 możliwości, tak? 3 przedmioty. I teraz zgodnie z regułą mnożenia, jeżeli sobie te możliwości wymnożymy, to otrzymamy 5 razy 5, 25 razy 3, 75. Co będzie oznaczało te 75? Ile ma możliwości do wyboru? No oczywiście ma do wyboru 75 możliwości. Czyli odpowiedź dyrektor ma 75 możliwości wyboru. Dobra. To były zadania z cyklu Czy już umiem? Dla Was takie zadanie do przećwiczenia. Przesunę sobie. Do przećwiczenia. Czyli taka praca domowa, żebyście zrobili i wysłali mi na wiadomość prywatną do ocenienia. Będzie to zadanie pierwsze. Również ze strony 309, ale ono będzie się znajdowało tam u góry i ono będzie wśród zadań z cyklu dla dociekliwych. Tak. No dobra. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego rozwiązywania, miłego oglądania tego filmiku i analizowania tych oto zadań. Miłego weekendu i do usłyszenia na następnych zajęciach.